Czyli nasze obrotowe Radio Koncita. I proszę być z nami, bo u nas bardzo ciekawie dzisiaj. Tak, po zmarłej ciotce będzie spadek, proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Tak, FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom. Ekstra. Super. W skich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Stygmatyk, który przepowiedział pontyfikat Jana Pawła II. Kandydat na ołtarze, który przez wiele lat miał kłopoty z władzami kościelnymi. Ojciec Dolindo Ruotolo. Będę o nim rozmawiał z Joanną Bąkiewicz-Brożek, dziennikarką, publicystką, autorką książki Jezu, Ty się tym zajmij. Życie z duszą czy bez? Dziś, godzina 19.15. Zapraszam, Filip Memches. To nic nie da. Biblia nie uczy o życiu pozagrobowym, więc tu żadna stygmatyzacja ani wróżka nie przejdzie. Minęła 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Niepokój stan zdrowia Tomasza Goloba. Polski żużlowiec miał poważny wypadek. Eksplozja pod samochodem obserwatorów OBWE. Za chwilę więcej o wybuchu na wschodzie Ukrainy. Ogromny wpływ na Unię Europejską będzie miał wynik wyborów prezydenckich we Francji. Rezultat głosowania nieprzewidywalny. Dorota Wojtalczyk. Poważny wypadek polskiego żużlowca Tomasza Goloba. Możliwe, że najbardziej utytułowany zawodnik ma uraz kręgosłupa lub głowy. Więcej o okolicznościach tego wypadku w serwisie sportowym tuż po informacjach dnia. Wybuch miny pod samochodem obserwatorów OBWE w Donbasie na wschodzie Ukrainy. Doszło do tego na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. W wyniku eksplozji jedna osoba zginęła. Więcej o tym z Kijowa, Paweł Buszko. Ukraińskie przedstawicielstwo specjalnej misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potwierdziło, że w obwodzie ługańskim patrol obserwatorów uczestniczył w groźnym incydencie. O śmierci jednego obserwatora i ranach odniesionych przez innego pracownika misji poinformował również obecny szef OBWE, austriacki minister spraw zagranicznych Sebastian Kurz. Jak napisał na swojej stronie w jednym z serwisów społecznościowych, w tej sprawie przeprowadzone będzie śledztwo, a winni będą ukarani. Według ukraińskich przedstawicieli we Wspólnym Centrum Kontroli Koordynacji samochód OBWE najechał na minę podczas patrolowania terenów wokół miejscowości Pryszyb. Śmierć uczestnika misji OBWE to pierwsze tego typu zdarzenie od początku trwającego od 2014 roku konfliktu w Donbasie. OBWE wielokrotnie donosiła, że jej przedstawiciele narażeni są na ataki i groźby. Dochodziło do tego najczęściej na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Wybory prezydenckie we Francji minęły półmetek. Ich wynik będzie miał kluczowe znaczenie nie tylko dla Francji, także dla Europy, bo jedna z kandydatek do Pałacu Elizejskiego, Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, opowiada się za wyjściem Francji z Unii Europejskiej. Według sondaży Marine Le Pen przejdzie do drugiej tury z proeuropejskim centrystą Emmanuelem Macronem. Duże szanse na finał mają też kandydaci prawicy François Fillon oraz skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon. Głosują też obywatele Francji, którzy mieszkają i pracują w naszym kraju. Poza Warszawą mogą brać udział w wyborach w Krakowie oraz we Wrocławiu. W stolicy punkt wyborczy zorganizowano we francuskiej ambasadzie. Była tam reporterka Polskiego Radia Dorota Piotrowska, która teraz jest w naszym studiu. Powiedz, jak dużo Francuzów mieszka w naszym kraju? Prawie 4 tysiące Francuzów mieszkających w Polsce jest uprawnionych do wzięcia udziału w pierwszej turze wyborów prezydenckich, poinformował Sylvain Guillaume, pierwszy radca ambasady Francji w Polsce. Na spotkaniu z dziennikarzami zapewnił, że głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich w ambasadzie Francji odbywa się bez żadnych zakłóceń, a mogę powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne. Przed ambasadą Francji w Warszawie ustawiła się długa kolejka Francuzów, którzy pracują w Polsce, bądź osób, które mają podwójne obywatelstwa, francuskie i polskie. Większość bardzo dobrze mówiła po polsku, bardzo chętnie ze mną rozmawiała. I co wynika z tych rozmów? Że podobnie jak we Francji są bardzo podzieleni w poglądach.
Przeżycie, no bo w ogóle pierwszy raz w życiu głosuję. No i zwłaszcza, że na prezydenta Francji. No możemy powiedzieć, my jesteśmy za Mélenchon. I co ciekawe, córka jak dostała te materiały, to wybrała Mélenchon, bo mówiła, że on najbardziej wygląda uczciwy. I też ja osobiście już mam dosyć establishment, globalizacji. Uważam, że bogaci to nas robią w lolo. Miałem taką zasadę, że kiedy mieszkałem w Polsce, głosowałem w Polsce, lolo. Kiedy mieszkałem we Francji, głosowałem we Francji. Teraz patrzę trochę w przyszłość i przyszedłem. Lolo! W Warszawie. Wielu ludzi podziela zdanie, moje, że to kochane, są lolo. Nie tylko mój dla Francji, w ogóle dla Europy. Przez eliminację będę głosował na pana Macrona. Stara imigracja, przedwojenna, ale urodziłem się po wojnie. Już brałem udział w rozruchach w 68. To jest bardzo dobra lekcja, na pewno nie dla skrajnych. Ani dla bolszewików tak też. Jak ten chociaż tuk, nie jestem środkowym, ale kieruję się rozumem po prostu. Głosuję, bo w Europie się źle dzieje. Przyjeżdżają ci imigranci, najeźdźcy, żeby zmienić Europę i trzeba zapobiegać temu. Czyli jak widać, wszystko jeszcze jest możliwe, a biura wyborcze we Francji, w Polsce są otwarte do godziny 19. Dziękujemy, mówiła Dorota Piotrowska. I jeszcze jeden temat. W kościele katolickim święto Bożego Miłosierdzia uroczyste obchody trwają m.in. w krakowskich Łagiewnikach. Mszę świętą przy ołtarzu polowym odprawił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Przypomniał w kazaniu fragmenty dzienniczka siostry Faustyny, także jej biogram. Jak podkreślał, świat potrzebuje chrystusowego zmiłowania. Świat nie może żyć bez chrystusowego miłosierdzia. No właśnie, że mówi, że świat może żyć. Świat powinien nieustannie wołać do Chrystusa. Co komuś ściskać? Kyrie eleison. Panie, zmiłuj się nad nami. Łagiewnickie błonia przyciągnęły tłum wiernych, wyposażeni w parasole i płaszcze przeciwdeszczowe. Mówili, że sanktuarium w Łagiewnikach jest dla nich szczególnym miejscem. Lubimy się tu pomodlić, ciągnie nas tu tak. Czy jest pogoda, czy jest deszcz, to nas przyzwyczajenia, bo ta dewotka, ale to ona jest przyzwyczajona. Dzisiaj, że jest to święto Bożego Miłosierdzia. Nawet nie wie, jak Bóg się nazywa, jak na imię Boże. Boże Miłosierdzie nas pociąga, błogosławieństwo Boże. A jedna powiedziała, święto Bożego Miłosierdzia obchodzone jest przez Kościół katolicki zawsze w pierwszą niedzielę. A Bóg niedzielę jest taką miłością, że więcej weźmie. Radio 24. Bóg ma plany. O sporcie Cezary Gurjew. Jak już Państwa informowaliśmy, Tomasz Golob miał poważny wypadek podczas motocrossowych zawodów w Chełmie. Jeden z najlepszych w historii polskiego żużla zawodników stracił kontrolę nad motocyklem podczas treningu. Po upadku Golob z urazem głowy i kręgosłupa został odwieziony do szpitala. Polskie judoczki awansowały do finału drużynowego turnieju podczas Mistrzostw Europy, które trwają w Warszawie. W półfinale biało-czerwone pokonały Niemki 3-2. Rywalkami Polek będą w finale. Biało-czerwone bronią złotego medalu w naszym składzie. Karolina Pińkowska, Anna Borowska, Agata Ozdoba, Katarzyna Kłys i Beata Pacut. Katarzyna Kłys tym występem zakończy karierę. Ciężko było, ale tutaj znowu chyba serce. Bardzo dobra walka Karoliny Pińkowskiej. Ania tam da się skoczyć, ale dziewczyna była druga. Tutaj widać, że jest w formie. Na pewno następnym razem będzie lepiej. No mocna walka Agaty Ozdoby tutaj myślę, że też była przełomowa. No i ta ostatnia, gdzie już, kurczę, ja już też siły nie miałam, ale to jest to, że jak wchodzimy w drużynie, to serce zawsze walczy, no i teraz znowu wygrało, no i super, powtórzyliśmy to i znowu jesteśmy w finale. Z kolei męska drużyna przegrała w pierwszej rundzie z Węgrami 2-3 i odpadła z zawodów. Kenijczyk Daniel Vaniu zwyciężył w maratonie w Londynie, bijąc wynikiem 2 godziny 5 minut i 48 sekund rekord życiowy. Wyprzedził o 9 sekund jednego z faworytów, trzykrotnego mistrza olimpijskiego na 5 i 10 kilometrów, Kenijczyka Kenanisa Bekele, a wcześniej Marie Ketany pobiła rekord świata, pokonując trasę 42 km 195 metrów w czasie 2 godziny 17 sekund i 1 dziesiąta. Kenijka poprawiła o 41 sekund wynik Brytyjki Poli Radcliffe uzyskany w stolicy Wielkiej Brytanii w 2005 roku. A zwycięzcą maratonu w Warszawie został Kenijczyk Felix Kimutai. Najlepszy z reprezentantów Polski był Artur Kozłowski, który zajął trzecie miejsce. Prognoza pogody. Najwyżej 9 stopni pokazują termometry. W wielu regionach jeszcze chłodniej, zwłaszcza podgórskich, tam od 3 do 5 stopni. Chmury na zmianę z większymi przejaśnieniami. Czasami pada przelotny deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. Na wschodzie i w rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. W górach pada śnieg. Wieje umiarkowany wiatr, okresami jest dość silny i porywisty. W porywach do 70 km na godzinę, w górach do 75 km na godzinę. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama.
Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. I co tam grillujesz, Karol? Nie, czekaj, nie mów. Pstrąga. Skąd wiedziałaś? Matko, bo ty zawsze grillujesz pstrąga. A wiesz, co można zrobić z czerwonych ziemniaków? Czekaj, nie mów. No to zgaduj. Nie, po prostu nie mów. Grilluj tradycyjnie, bo już od jutra w Lidlu świeży pstrąg patroszony tylko 14,90 za kilogram. Albo nowocześnie, bo czerwone ziemniaki 3,99 za 2 kilogramy. Otwieramy sezon grillowy w Lidlu. Cześć, tu Adam Małysz. Pytacie, co u mnie? U mnie nowa kariera. Prawdziwa rewolucja. Tak jak w Play. Play na kartę od nowa. Od teraz pieniądze na koncie i pakiety nie przepadają, bo ważności nie mają. Mistrzowska oferta, mówię wam. Ty też jak Adam Małysz wybierz Play na kartę od nowa, bo w niej nic nie przepada. Ani pieniądze na koncie, ani pakiety nie tracą ważności. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. To była reklama. 9 minut po godzinie 15. Polskie Radio 24. Gorący temat. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Już teraz przenosimy się do Francji. Przypomnę, dziś wybory. Pierwsza tura wyborów prezydenckich we Francji. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 8. Wybierać będzie można do godziny 20. A na miejscu jest Magdalena Skajewska, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia w Paryżu. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pierwsza kwestia. Czytając dzisiejsze komentarze do wyborów w wielu miejscach, w wielu tych tekstach można znaleźć taki fragment mówiący o tym, że to są wybory wyjątkowe, choćby z tego względu, że po raz pierwszy od wielu dziesięcioleci tak naprawdę kompletnie nie wiadomo, kto wygra, kto przejdzie do drugiej tury, kto odpadnie. Tak, rzeczywiście. Ta kampania była bardzo nieprzewidywalna i wynik tych wyborów jest trudny do przewidzenia. Sam fakt, że cztery osoby mają szansę, by przejść do drugiej tury, już jest dość wyjątkowe, bo zwykle było tak, że byli kandydaci dwóch głównych partii, czyli z jednej strony konserwatystów, dziś to są republikanie, z drugiej strony partii socjalistycznej, którzy mieli swoich mocnych kandydatów i oni mieli wtedy właściwie pewne szanse, żeby wejść do drugiej tury. Wyjątkiem był oczywiście rok 2002, gdy do drugiej tury zaskakująco wszedł Jean-Marie Le Pen, czyli wtedy Front Narodowy. Dzisiaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ po pierwsze kandydat partii socjalistycznej Benoît Hamon w ogóle spadł w sondażach tak nisko, że nie jest już uważany za poważnego kandydata, który mógłby wejść do drugiej tury. Jest w tej czwórce kandydat konserwatystów, kandydat prawicy, republikanów François Fillon, ale jego wejście do drugiej tury wcale nie jest takie pewne. Ma on rzeczywiście szansę, podobnie jak Jean-Luc Mélenchon, czyli kandydat ruchu Nieuległa Francja, Francja Niepokorna, zaliczany do skrajnej lewicy. No i jest oczywiście ta dwójka głównych kandydatów, którzy według sondaży mają te szanse największe, czyli Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, oraz Emmanuel Macron, czyli przywódca ruchu En Marche, który mówi, że nie jest ani z prawicy, ani z lewicy, bardziej sytuuje się gdzieś w centrum. Więc to rzeczywiście ten wynik jest bardzo trudny do przewidzenia. I też sam fakt, że zwykle powinno być tak, że po godzinie 20, czyli tak jak powiedziałaś, po tym jak te ostatnie lokale wyborcze zostaną zamknięte, instytuty sondażowe powinny podać, a za nimi media, te pierwsze wyniki. Tymczasem już w ostatnich dniach pojawiły się takie informacje, że bardzo możliwe, że te pierwsze wyniki pojawią się jednak później, gdyż te różnice między głównymi kandydatami, między tą główną czwórką są na tyle małe, że nikt nie chce popełnić tutaj błędu i bardzo możliwe, że ten moment ogłoszenia pierwszych wyników zostanie nieco przesunięty. Ta kampania wyborcza w ogóle była bardzo nieprzewidywalna, też z tego względu, że ci główni kandydaci, ci czołowi kandydaci zmieniali się, można powiedzieć, jak w kalejdoskopie, bo ja przypomnę, że jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się głównie o tym, że
faworytem w tych wyborach prezydenckich jest przede wszystkim François Fillon, czyli kandydat prawicy, który wygrał też w dość zaskakujący sposób prawybory na prawicę i w centrum, gdyż typowano albo Nicolas Sarkoziego, albo Alana Juppé. Tymczasem Fillon zaskoczył wszystkich i te prawybory wygrał. I po tych prawyborach mówiono, że to właśnie on będzie tym głównym kandydatem. No później wyszły na jaw różne skandale, zwłaszcza skandal finansowy z fikcyjną pracą jego żony, za którą miała. No i to sprawiło, że Fillon bardzo stracił w sondażach. Była to oczywiście zaskakująca kampanii, że François Hollande, czyli obecny kandydat, czyli obecny prezydent Francji, nie będzie kandydował po raz drugi, co się wcześniej nie zdarzało. No i tak jak powiedziałam, no, notowania kandydata Partii Socjalistycznej, który wygrał prawybory, Benoît Hamona, znacząco spadły, no i wysunął się w ostatnich właściwie tygodniach tej kampanii na dość dobrą pozycję Jean-Luc Mélenchon, przywódca skrajnej lewicy, który teraz, tak jak powiedziałam, jest w tej ścisłej czwórce i również ma szansę na przejście do drugiej tury 7 maja. To jeszcze jedna kwestia, na którą zwracają uwagę komentatorzy. Bardzo ciekawy problem, bo z jednej strony mówi się o tym, że ta nieprzewidywalność, fakt, iż takiej kampanii, takich wyborów we Francji nie było od wielu dziesięcioleci, powinien sprawić, że być może frekwencja będzie o wiele wyższa niż zazwyczaj. Z drugiej strony są też takie głosy mówiące o tym, iż właśnie to wielkie zamieszanie, które miało miejsce przed wyborami, te różnego rodzaju afery, wpadki kandydatów mogą sprawić, że znaczna część Francuzów, no, mimo tej gorącej atmosfery panującej wokół wyborów, świadomie z wyborów zrezygnuje. Dwa, nie wiadomo też, w jaki sposób na frekwencję może się przełożyć ostatni zamach na polach elizejskich. Rzeczywiście frekwencja będzie kluczowa w tych wyborach właśnie z tego względu, że te różnice między kandydatami, tymi czołowymi kandydatami są bardzo niewielkie. Do ostatniej chwili było bardzo wielu nieprzekonanych. To około 25% Francuzów mówiło w ostatnich dniach, że nie wie, na kogo głosować. Ja dzisiaj rozmawiałam z kilkoma osobami, które głosowały w pierwszej dzielnicy Paryża, w lokalu w pierwszej dzielnicy Paryża i oni mówili, że rzeczywiście do ostatniego momentu nie wiedzieli, na kogo głosować, że tak naprawdę nie ma kandydata, który by im pasował, czy też który budziłby w nich jakiś szczególny entuzjazm, ale ze względu na to, że są to wybory kluczowe dla Francji, dla Europy, no to zdecydowali się wziąć udział w tych wyborach. Byli oczywiście tacy wyborcy, którzy mówili, że przez długi czas popierali François Fillona, ale ze względu na to, co się stało, no to już później tak naprawdę nie wiedzieli, na kogo głosować, że są w tych wyborach tacy kandydaci, jak według nich Fillon czy Marine Le Pen, którzy nie są godni do tego, żeby być prezydentem. Wiele osób jeszcze się wahało w tych ostatnich godzinach i w ostatnich dniach. Będą siebie obrażać. A to od nich chyba będzie zależało to, kto do tej drugiej tury wejdzie. Od tych w ostatnich dniach nieprzekonanych, czyli od tej decyzji, którą podejmą właściwie pewnie w lokalu wyborczym dopiero, czy też na ostatnią chwilę. No i od tego, ile osób pójdzie do tych wyborów. Bo rzeczywiście frekwencja we Francji zwykle jest bardzo wysoka. Tutaj mówi się o około 80%. Tymczasem właśnie jeszcze kilka dni przed wyborami mówiło się o tym, że około 70% może pójść do wyborów, właśnie ze względu na to, iż jest wiele osób po prostu niezdecydowanych, którzy mogą zdecydować, że jednak do fatalna dykcja nie idą, albo też tacy, którzy są w ogóle niezainteresowani polityką i są tak rozczarowani chociażby ostatnimi latami prezydentury François Hollande'a, że nie chcą się w tę politykę mieszać. Ale byli też tacy, z którymi ja dzisiaj rozmawiałam, którzy mówili, że właśnie ze względu na to, że ta waga tych wyborów jest taka duża, że to zamieszanie na scenie politycznej jest tak duże. Zamieszanie duże jest, tak. Także, proszę Państwa, zamieszanie. Będą wyjątkowo bezpieczne, będą wyjątkowo mocno monitorowane. Była mowa o kilkudziesięciu tysiącach policjantów, którzy mają strzec lokali wyborczych. Była mowa również o kilku tysiącach żołnierzy, którzy mają być niejako w odwodzie. No, czy rzeczywiście te specjalne środki ostrożności i bezpieczeństwa czuć na ulicach Paryża? Tak, to są pierwsze wybory prezydenckie w stanie wyjątkowym we Francji i rzeczywiście 50 tysięcy policjantów i żandarmów oraz 7 tysięcy żołnierzy pilnuje, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem, spokojnie i bezpiecznie. Pytanie oczywiście było tuż po tym ostatnim zamachu w Paryżu, czy na tym, co się stało, skorzysta Marine Le Pen, czy ludzie skłonią się w takim poczuciu strachu i gniewu właśnie ku niej. To nie jest wcale pewne. Według tych ostatnich sondaży ona wcale aż tak nie zyskała na
na tym zamachu i na tej takiej atmosferze strachu i niepewności i braku bezpieczeństwa, ale oczywiście no, musimy poczekać na ostateczne wyniki, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście część z Francuzów... Ale pyskuje, Boże, ale dykcja fatalna. Się ku niej, czy może na przykład Boże, no jest komunikacja, no ona mnie denerwuje. Ta baba mnie denerwuje. Mam na myśli François Fillon, który przez 5 lat był premierem i ma doświadczenie właśnie w rządzeniu krajem. To cały czas pozostaje pytanie otwarte, ale nie ulega wątpliwości, że to są wybory przy szczególnie zaostrzonych środkach bezpieczeństwa, przy policjantach, żandarmach, a nawet żołnierzach, którzy pilnują bezpieczeństwa, tak żeby wszyscy wyborcy mogli w jakiś sposób czuć się bezpieczni, jak będą szli do lokali wyborczych i żeby też ta atmosfera strachu nie zniechęcała nikogo, kto mógłby się jeszcze wahać, czy dziś pójść do urny. Magdalena Skajewska, specjalna wysłanniczka Polskiego Radia w Paryżu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A już teraz naszym gościem jest Marcin Darmas, Ośrodek Kultury Francuskiej Uniwersytet Warszawski. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i w takim razie zacznijmy od pytania, czyje tak naprawdę są to wybory? Bo dziś przeglądając portale znalazłem bardzo ciekawy tytuł mówiący o tym, że tak naprawdę dziś Francuzi nie wybierają prezydenta Francji. Francuzi tak naprawdę wybierają coś o wiele ważniejszego i więcej. No te wybory na pewno są jednymi z ważniejszych wyborów w ostatnich czasach. To nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast odpowiadając na pańskie pytanie, wydaje mi się, że są to wybory niezwykle klasowe, tak? Z jednej strony prekariat francuski, czy proletariat, byśmy powiedzieli, używając kategorii XIX-wiecznych, będzie głosowało za Marine Le Pen, moim zdaniem, i za Mélenchon. Dwie skrajne postawy, chociaż inne parę elementów łączy również ich programy, bo z jednej strony Marine Le Pen nieustannie mówi o suwerenności politycznej, o suwerenności, która byłaby takim straszakiem na Unię Europejską. Z drugiej strony Mélenchon również mówi o suwerenności i o patriotyzmie. Zresztą to są takie wybory, oprócz tego, że tak jak powiedziałem, one są klasowe, bo z drugiej strony Fillon czy inni kandydaci są reprezentantami powiedzmy wyższej klasy średniej albo elit francuskich i tutaj ten podział jest bardzo jasny. To są również wybory, powiedziałbym, ekstremizmu albo różnego rodzaju dychotomii. Gdyby przyjrzeć się hasłom wyborczym, gdyby przyjrzeć się tak pojęciowo na te wybory, no to mamy dużo skrajności. Mamy patriotów kontra globalistów. Więc tutaj są to niezwykle ważne i niezwykle, powiedziałbym, dychotomiczne wybory francuskie. Ale chciałbym na te wybory spojrzeć trochę szerzej, bo ten cytat, od którego rozpocząłem, tak naprawdę sugeruje, że Francuzi wybierają coś o wiele więcej niż tylko prezydenta Francji, bo tak naprawdę to, jak dziś zadecydują obywatele Francji, może mieć kolosalny wpływ na przyszłość całej Europy. I pytanie, czy francuscy wyborcy zdają sobie z tego sprawę? Myślę, że tak. Gdy słuchaliśmy wysłanniczki we Francji, ona pokazała, że frekwencja jest relatywnie wysoka, a będzie jeszcze wyższa, biorąc pod uwagę, że do drugiej tury może się zakwalifikować właściwie 4 kandydatów będących na tym samym poziomie, około 20%. I ja tutaj jeszcze zresztą dużą niespodziankę, biorąc pod uwagę, że Marine Le Pen moim zdaniem jest niedoszacowana na swoją niekorzyść w sondażach o 4-5% i również niedoszacowany i przy bardzo dobrej tendencji wzrostowej jest kandydat Mélenchon. Zresztą ja tutaj równolegle do naszej rozmowy. Wyobraża pan sobie taki scenariusz, w którym to właśnie ta dwójka kandydatów przechodzi do drugiej tury wyborów? Statystycznie to jest oczywiście możliwe. Statystycznie to jest możliwe, biorąc pod uwagę 3-3,5% błędu statystycznego. To jest jak najbardziej realne. Mélenchon ma tendencję wzrostową już od ostatniej debaty prezydenckiej w telewizji francuskiej. I ja tutaj równolegle do naszej rozmowy przeglądam Twittera i jakieś takie nieoficjalne informacje związane chociażby z wynikami nieoficjalnymi z Departamentów Zamorskich, pokazujące bardzo wysokie poparcie dla Mélenchona.
Odpowiadając na pana pytanie, tak, to znaczy tutaj rozgrywa się nie tylko przyszłość Francji, ale powiedziałbym nawet przyszłość całej Unii Europejskiej, tak, bo mamy z tej paczki czterech, dwóch bardzo krytycznie ustawionych kandydatów do struktury Unii Europejskiej. Mam tutaj na myśli i Mélenchon, i Marine Le Pen. Marine Le Pen zresztą zapowiada, że jeśli zostanie wybrana prezydentem V Republiki Francuskiej, rozpisze referendum w sprawie euro, przynależności Francji do strefy euro, a następnie również przynależności do wspólnoty europejskiej. Mélenchon zresztą, który przed wyborami opublikował książkę silnie antyniemiecką, więc tutaj ten silnik francusko-niemiecki jest zagrożony. No, takim kandydatem, powiedziałbym, najbardziej bezpiecznym i gwarantującym jako taką stabilność jest oczywiście Macron i najbardziej, powiedziałbym, odpowiedzialny, jeśli chodzi o ciągłość instytucji V Republiki, jest oczywiście François Fillon. No, ale biorąc pod uwagę kuksańce, które mu się przedarzały podczas kampanii, moim zdaniem jego szanse na drugą turę są bardzo małe. No, gdyby wierzyć sondażom, gdyby wierzyć tym przepowiedniom specjalistów zajmujących się wyborami francuskimi, to ta druga tura wyborów najprawdopodobniej będzie dotyczyć Emmanuel Macron i przywódczynię Frontu Narodowego Marine Le Pen. Ale nie wykluczamy niespodzianek. Ja jestem przekonany, że będzie niespodzianka, tak jak wcześniej powiedziałem, przy niedoszacowaniu Marine Le Pen, to jest niewątpliwie, zresztą mieliśmy tu do czynienia z podobnym zjawiskiem hydraulicznym w Polsce, o niedoszacowaniu Prawa i Sprawiedliwości w dwóch ostatnich wyborach. Ludzie po prostu nie chcą się przyznawać do swoich preferencji elektoralnych. Takie same zjawisko miało miejsce we Francji i w poprzednich wyborach, i przede wszystkim w 2002 roku, gdy, przypominam, ojciec Marine Le Pen wszedł do drugiej tury. No i przy bardzo dynamicznej i bardzo ciekawej kampanii Mélenchona, którego hasła nam Polscy mogą wydawać się nieco egzotyczne. Przypominam, jest to były socjalista i kandydat skrajnej lewicy, ale on przemawia do elektoratu francuskiego, bo on jest powiewem czegoś nowego. Zresztą to jest taka refleksja ogólna. Francuzi są zmęczeni tą starą arystokracją polityczną i taki fenomen ogólny. Chcą zmiany. Chcą zmiany swoich elit. No tylko, że ze wszystkimi konsekwencjami, tak? Bo albo Le Pen, albo Mélenchon, nie jestem przekonany, czy to jest dobra zmiana dla Francji. Mélenchon chce przecież zmiany konstytucji francuskiej. On zapowiadał, że pierwszy rok jego prezydentury to będzie powołanie do życia konstytuanty i wprowadzenie szóstej republiki o wiele bardziej partycypatywnej i o wiele mniej scentralizowanej jak dziś. I rozpisanie nowych wyborów w przyszłym roku, plus oczywiście zastanowienie się nad statusem Francji w Unii Europejskiej i jej przyszłej roli na kontynencie. Więc reasumując, te wybory, moim zdaniem, powiem nieco przekornie, może dlatego, że zajmuję się Francją, mogą mieć o wiele większy wpływ na geopolitykę współczesną niż Brexit i wybór Trumpa w Stanach Zjednoczonych. To jeszcze jedna kwestia. Magdalena Skajewska mówiła o tym, iż około 20, może nawet 20% wyborców, którzy deklarują, że pójdą do urn, nie identyfikuje się z żadnym z czterech kandydatów i tak naprawdę nie wie, na kogo głosować. Czy to te 20% wyborców, to oni tak naprawdę wybiorą prezydenta Francji? Oczywiście jest to 20% niezdecydowanych, ale również Francja, chociaż podkreśla niejednokrotnie od paru dekad, że jest krajem wyjątkowym, o wyjątkowej kulturze politycznej, o wyjątkowej cywilizacji, jak to mówią Francuzi,
wpisuje się jednak w taki odwrót, powiedziałbym, konserwatywny. Znaczy w latach, na początku XX wieku w Niemczech mówiło się o rewolucji konserwatywnej. We Francji również ta rewolucja konserwatywna ma miejsce. I oprócz tych 20%, myślę, że około 4% praktykujących katolików we Francji może przeważyć, znaczy może pomóc Fiona, żeby przeszedł do drugiej tury. Pytanie tylko, czy oni pójdą do wyborów. Tutaj patrząc na frekwencję, widzimy, że po godzinie 10 jest duża aktywność wyborców, którzy byli na mszy. Niewykluczone, że właśnie ten elektorat prawicowy tutaj będzie rozstrzygał o wyborach. Natomiast co jeszcze może mieć wpływ na wybór do pierwszej turze, no to jest oczywiście zamach terrorystyczny, czwartkowy, który, to jest w ogóle dziwna sprawa, bo patrząc na priorytety Francuzów, znaczy co uważają za najważniejsze w tych wyborach, terroryzm pojawiał się dopiero na trzecim miejscu. Na pierwszym miejscu oczywiście sprawy związane z siłą nabywczą, czy ona jest zagrożona, czy ona nie jest zagrożona, i druga sprawa to jest zatrudnienie. Natomiast po zamachu terrorystycznym myślę, że ci, którzy są po prostu zdenerwowani, są po prostu wkurzeni na instytucje Piątej Republiki, mogą zrobić kochlika i mogą pójść zagłosować masowo na Marine Le Pen. A jeżeli chodzi o ten zamach na polach elizejskich, to po tym zamachu na czwórkę kandydatów padło sporo krytyki, jeżeli chodzi o ich zachowanie, ich komentarze po wydarzeniach na polach elizejskich. To prawda, zwłaszcza jeśli chodzi o takiego związkowca PiS-u, który powiedział, że gdyby policjanci nie nosili przy sobie broni, nie byliby celem ataku terrorystycznego. To jest dosyć odważna teoria i to zupełnie przekreśla szanse na dobry wynik pana PiS-u. Natomiast Macron również moim zdaniem popełnił strategiczny błąd, mówiąc po raz kolejny zresztą w tych wyborach, że Francuzi po prostu muszą się do tego przyzwyczaić, że ataki będą się powtarzać, w związku z czym oczywiście ostrze sprawiedliwości zostanie wymierzone, sprawcy zostaną ukarani, natomiast społeczeństwo francuskie musi się do tego przyzwyczaić. Ale powiedział prawdę. To jest oczywiście zdroworozsądkowe, to jest oczywiście prawdziwe, no ale no, panie rektorze, proszę zwrócić uwagę, że 3 dni przed wyborami powiedzenie czegoś takiego, czyli apelowanie do rozsądku w momencie, kiedy zdarza się rzecz, to jest irracjonalna i niezrozumiała, może się spotkać z dużą krytyką i reakcją w urnie wyborczej. Jedyną kandydatką, która to jest być może mało szczęśliwe określenie, ale może w jakimś stopniu skorzystać na tych wydarzeniach, jest Marine Le Pen? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że Marine Le Pen, ona jasno i wyraźnie budowała swoją kampanię wokół kwestii związanych z bezpieczeństwem. Budowała swoją kampanię wokół takich kwestii jak ograniczenie migracji, reaktywacja. Francja się boi, wszyscy się boją. Jest ciekawe, bo skrytykował przyleciała mu przyleciała tu pozwala na kontrolę przy granicach, pani Marine Le Pen się z prawdą, mówiąc, że można je reaktywować, więc jak najbardziej to gra na jej korzyść. Bardzo dziękuję. Gościem Polskiego Radia 24 był Marcin Darmas, ośrodek dziękuję. A ja przypomnę, od godziny to jest pierwsza tura i możemy śmiało chyba spekulować, że odbędzie się również druga tura kiedy doszło Francuzi po raz drugi do urny 7 maja. Na razie 4 kandydatów ma bardzo podobne notowanie i bardzo podobne poparcie, więc tak naprawdę możliwy jest absolutnie każdy scenariusz.
Lokale wyborcze zostaną zamknięte o godzinie 20, natomiast o godzinie 19.30 na antenie Polskiego Radia 24 rozpocznie się wieczór wyborczy, na który już teraz Państwa zapraszam w imieniu prowadzącego Grzegorza Śrubowskiego, czyli jeszcze więcej Francji dzisiejszych wyborów o godzinie 19.30. Autopromocja. Polskie Radio 24. Chcę nas złączyć. Na pewno to, że jesteśmy na szarym końcu wszelkich list alfabetycznych. Poza tym nie zadowalamy się utartymi opiniami i banalnymi komentarzami. Jesteśmy zdeklarowanymi wrogami dziennikarstwa plemiennego. I to byłoby tyle. Reszta nas dzieli, bo ja lubię zagłębiać się w każdy temat. A ja wolałbym poszerzać perspektywę i pokazywać kontekst. Na antenie będziemy szukać drugiego dna najważniejszych wydarzeń, którymi żyją Polska i świat. Prawdę mówiąc, wolałbym powiedzieć, że będziemy opalać schematy. Niech będzie moja sprawa. Ostatni raz się z tobą zgadzam. Dwaj panowie Z, czyli Marek Zając i Dominik z Dortmund. W każdy wtorek o 21.33. Autopromocja. Polskie Radio 24. Przedstawia ludzi gospodarki. Karolina Mózgowiec, dzień dobry. Dziś bohaterami audycji Ludzie Gospodarki są Maciej Krzyżanowski i Stanisław Dałek, założyciele spółki Cloud Fero. Witam serdecznie. Dzień dobry. Współtwórcy platformy chmurowej gromadzącej dane satelitarne IO Cloud. O tej platformie będziemy mówić dużo więcej, ale musimy zacząć od samego początku. Wyjaśnijmy, czym jest chmura obliczeniowa, bo mówiąc najogólniej, zajmujecie się usługami chmurowymi. Tak jest. Ja myślę, że Staszek to jako osoba bardziej techniczna. Dobrze, no więc koncepcja chmury obliczeniowej powstała w Stanach Zjednoczonych, jak udzielę takich koncepcji. Chodzi o to, że większość komputerów, które istnieją na świecie, przez większość czasu nic nie robi. No i paru sprytnych inżynierów, przedsiębiorców wpadło na pomysł, że tą niewykorzystaną moc obliczeniową można w jakiś sposób efektywnie spożytkować i wymyślili nowy paradygmat wykorzystywania czy oferowania mocy obliczeniowej. Zamiast trzymać serwer u siebie pod biurkiem, można taki serwer, czy moc obliczeniową w bardziej ogólnym przypadku, wynająć na godzinę od kogoś, kto taką usługę oferuje. Pozbywamy się w ten sposób wszelkich problemów związanych z utrzymywaniem takiego serwera, jego kupowaniem, serwisem, tym, czy on działa, czy nie działa, czy jest podłączony do internetu, czy ma kont i tak dalej. Trzymanie serwera pod biurkiem jest bardzo atrakcyjne, bo można go pogłaskać, no widzimy, że on tam jest, czujemy się z tym bezpiecznie. Natomiast jeśli przy użyciu takiego serwera chcemy oferować jakieś profesjonalne usługi, w szczególności usługi oferowane przez internet, musimy zapewnić jego Jesteśmy na wymogi. Teraz już Polsce, o Cloud, czyli Earth Observation Cloud. To jest projekt stworzony przez konsorcjum, w skład którego weszła wasza spółka. W tym konsorcjum jest też Kriotek Instruments i Brockman Consult. Jest to projekt dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. I tak w skrócie, jest to baza danych satelitarnych połączona z szybką chmurą obliczeniową. Na czym polega wyjątkowość tego rozwiązania? Chmura do przetwarzania danych satelitarnych, no to jest jedno z tych takich czołowych zastosowań dużych chmur obliczeniowych, tego co nazywamy Big Data. Problem polega na tym, że rynek satelitarny, o czym nie wszyscy tak od razu wiedzą, jest rynkiem bardzo rozwojowym, ten rynek eksploduje. Co roku przybywa mnóstwo nowych satelitów i rozdzielczość instrumentów, które te satelity, mówimy o satelitach obserwacyjnych, także wzrasta, podobnie jak rozdzielczość aparatów w telefonach komórkowych. Więc w efekcie wzrostu rozdzielczości, wzrostu ilości satelitów, ilość danych, które należy przetwarzać, eksploduje w tempie wykładniczym. I przy przetwarzaniu tych danych okazuje się, że łącza internetowe, nawet te najszybsze, dalekosiężne, są zbyt wolne, żeby przetwarzać takie ilości danych. W przypadku takiego operatora satelitarnego, jakim jest ESA, czy powiedzmy podobną sytuację ma NASA, tych satelitów, którymi oni operują, jest bardzo, bardzo dużo.
Te satelity zrzucają ogromne ilości danych. Pierwotnie one zrzucały te dane do różnych repozytoriów. To znaczy każdy satelita, każda misja była obsługiwana przez osobny ośrodek obliczeniowy z osobnym składem danych i te dane były rozproszone. Z kolei naukowcy, przedsiębiorcy, różne instytucje, które potrzebują korzystać z tych danych, często potrzebują robić takie analizy skrośne dotyczące wielu satelitów i albo długich okresów czasu. W związku z tym musiały te dane ściągać z wielu różnych miejsc po otwartym internecie, co jest procedurą wolną i zawodną. I do tego musiały mieć swój przeogromny storage, bo tutaj mówimy o ilościach danych rzędu petabajtów. Nasze repozytorium w tej chwili przyjmuje około do 10 terabajtów dziennie. Czyli 1000 terabajtów. My przyjmujemy... A w gigabajtach? To jest 1 000 000 gigabajtów. Tak. Czyli mówimy o tym, że repozytorium takie jak nasze, które składuje w tej chwili dane z satelitów Sentinel-2, Sentinel-3 i Sentinel-1 i jeszcze paru innych. Nasze repozytorium liczy sobie w tej chwili ponad 1,5 petabajta. I codziennie przybywa do niego od 5 do 10 terabajtów. Wiemy wszyscy, że dysk taki, powiedzmy, w laptopie ma do terabajta. Największe dyski, jakie są rozwiązane, to jest 8 terabajtów, czyli my praktycznie codziennie zapełniamy kolejny dysk danym z przestrzeni kosmicznej. Ale powiedzmy tak łopatologicznie, na czym to wszystko polega? Bo tak jak ja to rozumiem, to wpisujemy sobie jakieś współrzędne geograficzne, wpisujemy też zakres dat, na przykład, jakie nas interesują i uzyskujemy zdjęcia satelitarne tego miejsca, na przykład aktualne i archiwalne sprzed roku, sprzed 10 lat. Nawet więcej niż zdjęcia, dlatego że satelity, które nad nami latają, to są w ogóle wszystko, czy większość to są satelity programu Kopernikus, unijnego programu, w ramach którego Unia Europejska wysłała w kosmos satelity obserwacyjne Ziemi, Earth Observation, stąd jest to IO. Te satelity cały czas na niebie obserwują, stąd nazwa Sentinel. I są tam satelity, które mają rozmaite instrumenty. Mogą być to kamery, które dają zdjęcia w rozmaitych długościach fal widzialnych i takich blisko fal widzialnych. I są też satelity radarowe, takie, które potrafią popatrzeć przez chmury, bo zachmurzanie jest bardzo częstą rzeczą. A poza tym potrafią na przykład bardzo dokładnie zmierzyć przesunięcia terenu, żeby widać, o ile się przesunęła Ziemia w trakcie trzęsienia Ziemi. I wszystkie te dane są dostępne w tym repozytorium, które jest przy naszej chmurze. I rzeczywiście, dokładnie tak jak pani powiedziała, możemy wybrać sobie miejsce, możemy wybrać sobie okres i dostać informację, że w tym zakresie jest tyle i tyle konkretnych produktów z konkretnych satelitów. Możemy te produkty ściągnąć. Porównać. Porównać. Możemy je najpierw obejrzeć przy pomocy takiej przeglądarki, tak, żeby można nabrać własnego poglądu, co tam w tych produktach, co na tych zdjęciach, czy na tych obrazkach radarowych jest. Po czym można zapuścić na tym jakieś analityczne oprogramowanie, które może wydobyć całą masę ciekawych informacji. Na przykład może zmierzyć przesunięcie terenu, tak jak powiedziałem. Czyli możemy się dowiedzieć na przykład, że ulica Niepodległości przez ostatnie 2 tygodnie w okolicy Polskiego Radia opadła o centymetr. Tam w jakimś miejscu. Można się zapytać, po co nam ta wiedza? No, w niektórych krajach tego typu narzędzie jest używane do wykrywania przecieków z rur, z kanalizacji. No bo jak już przeciek nawet malutki, to tam zaczyna ubywać materiału pod jezdnią, jezdnia opada, można od razu wysyłać ekipę, wyciąć asfalt i okazuje się, że tam rzeczywiście jest ten przeciek. No ale jest cała masa innych możliwości. No można również na przykład... Bronicki na przykład. Na przykład to, co w tej chwili GUS robi pracowitą metodą wysyłania ankieteru, czyli dowiedzenie się, jak są podzielone uprawy, gdzie jest kukurydza, gdzie jest rzepak. W tej chwili jest to robione właśnie techniką ankietową, zajmuje 3-4 miesiące. Można to zrobić, porównując zdjęcia satelitów fotografujących w paśmie widzialnym i właśnie radarowych. I za pomocą kilku sprytnych algorytmów można się dowiedzieć, gdzie jest jaka uprawa i całą tą wiedzę mieć w zasadzie tuż przed żniwami. I wokół przetwarzania tych danych satelitarnych powstaje w tej chwili nowa właśnie branża przemysłu, nowy ekosystem firm, które z takich surowych danych pobieranych z satelitów
przetwarzają je tak naprawdę na informacje. Bo to, że mamy tysiące czy setki tysięcy obrazków czy pomiarów satelitów, może fajnie brzmieć, natomiast niewiele z tego wynika. Żeby wydobyć z tych danych jakąś użyteczną informację, te dane należy przetworzyć, żeby właśnie zamiast dość bezużytecznych kolejnych obrazków uzyskać informację o tym, że gdzieś pękła rura, co jest bardzo dobrym przykładem, albo informacje dla właśnie farmera, dla rolnika, który wie, które pole, kiedy i w jaki sposób należy nawozić, tak żeby uzyskać jak najlepsze plony. A czy macie, panowie, jakieś dane, w jakim stopniu, jak popularne w tym momencie jest to narzędzie? Czy jakieś startupy powstały na bazie tych danych, jakieś nowe rozwiązania? To się wszystko w tej chwili zaczyna. No wiemy na przykład, że jedna z przeglądarek tych danych jest obecna zarówno na naszej platformie, także można oglądać dane sentinelowe okiem i przejrzeć sobie, co się działo tam, patrząc w satelity, i jest równocześnie obecna na platformie jednego z wielkich graczy światowych i wiemy, że ruch na obu platformach jest taki sam mniej więcej. No, czyli widać, że zaoferowaliśmy coś, co jest równie dobre, a my jesteśmy od stosunkowo niedawna, w związku z tym liczymy, że być może wyprzedzimy naszych konkurentów. Natomiast poza tym widzimy, że pojawiają się nowe pomysły. Natomiast my jesteśmy trochę jak sprzedawca kilofów podczas gorączki złota, tak? Znaczy, tak, to jest ta analogia, której tak się... I generalnie my nie zawsze wiemy, co... Albo inaczej, głównie nie wiemy, co ci ludzie, którzy korzystają z platformy, tam robią i jakie mają pomysły. Zresztą w tym jest piękno, my dostarczamy narzędzie. My oczywiście staramy się zrozumieć ich specyficzne potrzeby, ale my je rozumiemy na zasadzie potrzeb w zakresie przetwarzania danych, że oni potrzebują mieć szybki dostęp w trybie odczytu do jakiegoś tam określonego typu danych i staramy się optymalizować te parametry, które dla takich zastosowań są istotne, natomiast nie wnikamy i w zasadzie nie chcemy wnikać w konkretne zastosowania, żeby nie konkurować z własnymi klientami. To jest raz. Po drugie, ponieważ te pomysły, które się tam wchodzą, są największą wartością, no to nawet naszym celem jest ochrona tego i tak, żeby ci użytkownicy mieli pewność, że te algorytmy czy dane, które wyprodukowali, są tylko ich. W związku z tym my nie wiemy, co tam jest i nikt inny też nie wie. A jak to się stało, że w ogóle wystartowaliście w tym przetargu ogłoszonym przez Europejską Agencję Kosmiczną? No i czy trudno zawalczyć o taki projekt? Od jakiegoś czasu przygotowywaliśmy do wyjścia na rynek nasze rozwiązanie chmurowe, oparte na open source'owym, czyli otwarto źródłowym oprogramowaniu. Taki standard OpenStack, który jest standardem właśnie rozwiązania chmurowego, otwarto źródłowego. No i kiedy już byliśmy niedaleko tego wyjścia, okazało się, że pojawiło się też takie zamówienie z Europejskiej Agencji Kosmicznej, dosyć zbieżne z tymi pomysłami, które mieliśmy wcześniej. No więc oczywiście spróbowaliśmy. Oczywiście nie mogliśmy tego zrobić sami, bo my jesteśmy bardziej specjalistami w dziedzinie IT i chmury. Potrzebowaliśmy kogoś, kto dobrze orientuje się w rynku kosmicznym, to jest Kreotek w Polsce. Znaleźliśmy też partnera bardzo dobrze rozumiejącego właśnie ten rynek algorytmiki kosmicznej, czyli Brockman Consulting z Niemiec. No i okazało się, że ta mikstura z tymi rozwiązaniami, nad którymi już pracowaliśmy, okazała się najlepsza dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Czy ten projekt jest już opłacalny? Korzystanie z tych informacji, z tych danych jest odpłatne. Znalazłam taką informację, że ESA ma wspierać platformę przez najbliższe 2-3 lata, a potem ta platforma ma utrzymywać się sama. Na razie jest chyba tak mniej więcej rok od ruszenia. To jest tak, że ESA wybrała bardzo interesujący i naszym zdaniem dobry sposób wspierania tego typu przedsięwzięć. ESA nie daje dotacji. ESA specyfikuje, co chciałaby kupić, jaką usługę chciałaby kupić. Jest takim pierwszym wielkim klientem, oni to nazywają anchor tenant, klient bazowy. I
W tej chwili ESA jest dla nas takim klientem bazowym. Mamy już też oczywiście innych klientów, ale nie będziemy kryć, że jest ona największym klientem. Natomiast dzięki tej metodologii, jaką przyjęła Europejska Agencja Kosmiczna, przedsięwzięcie od razu ma wymiar biznesowy, jest nastawione na rozwój i w tym sensie wydaje nam się, że jest to chyba lepsza metoda niż dotacje, bo tu od razu mówimy o biznesie i od razu rozmawiamy z klientem, jesteśmy nastawieni na dostarczenie usług. I ESA, będąc tym anchor tenantem, zresztą to jest jedną z misji tak naprawdę ESA jako organizacji, też mało kto wie, że ESA oprócz tego, że wysyła satelity, misje kosmiczne, prowadzi eksplorację przestrzeni kosmicznej w imieniu Unii Europejskiej, czy na rzecz Unii Europejskiej, to jednym z jej statutowych celów jest wspieranie europejskiego przemysłu. I z naszej perspektywy ESA robi to niezwykle mądrze i skutecznie, co właśnie przejawia się w takim trybie zamawiania usług, jaki oferuje ESA. I to przejawia się także w tym, w jaki sposób konfigurowane czy organizowane są przetargi. W ESA to był dla nas, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do polskich przetargów publicznych, gdzie bardzo często cena jest krytycznym parametrem usługi. No tutaj mieliśmy do czynienia z przetargiem, który był bardziej zorganizowany na zasadzie konkursu architektonicznego. To znaczy stała cena zostaje narzucona przez klienta, natomiast wygrywa ten zespół czy ten oferent, który zaproponuje rozwiązanie najlepiej spełniające wymagania i warunki zamawiającego. Więc tutaj była walka merytoryczna. Pani pytała przed chwilą, czy trudno było. Jeszcze przedtem pytała pani, czy trudno jest wygrać taki przetarg. Poniekąd jest bardzo łatwo. To jest coś, co usłyszeliśmy. Wystarczy w każdej dziedzinie zaoferować rozwiązanie lepsze od konkurencji. No tak, a co z opłacalnością? Do opłacalności nie publikujemy wyników. Natomiast mogę powiedzieć, że mamy się dobrze. To powiedzmy, jak to się stało, że założyliście spółkę Cloudfero? Spółka jest całkiem młoda, w 2015 roku została założona. Wcześniej chyba panowie już się poznaliście. Czytając panów biogramy, myślę, że w spółce telekomunikacyjnej ATM. Tak, tam współpracowaliśmy przy dosyć podobnej dziedzinie, ponieważ Stasek wdrażał rozwiązanie właśnie takie, użyję bełkotu, infrastructure as a service, czyli infrastruktura w usługach. Z sukcesami. No i w pewnej chwili pojawiła się jakaś myśl o zmianie. No i tutaj jest taki fakt, że my jesteśmy troszkę takimi, obydwaj takimi nałogowymi przedsiębiorcami, to znaczy obydwaj mamy już wcześniejsze doświadczenie z prowadzenia, z zakładania różnych startupów z czasów, kiedy to słowo chyba jeszcze nie funkcjonowało w polskim języku, bo Maciek zakładał kiedyś takie ISP, dostawcę internetowego, chociaż my się już na przykład zetknęli z venture capitalem. W związku z tym, mimo że w zasadzie hasło startup właśnie pojawiło się później. Z kolei ja byłem współzałożycielem takiej dużej firmy, która zajmuje się outsourcingiem IT dla dużych sieci handlowych. Firma się Exorigo nazywa. Także to nie jest nasze pierwsze doświadczenie biznesowe. Ja bym powiedział, że raczej działanie w innym statusie niż przedsiębiorcy było, no przynajmniej w moim przypadku, jakimś epizodem. Ta platforma IO Cloud to pewnie wasza flagowa działalność, ale czy najważniejsza z punktu widzenia czy to przychodów, czy w ogóle ambicji jako spółki? W biznesie chmury obliczeniowej no, siła tkwi w tym, że zasoby są ekonomicznie efektywnie wykorzystywane. W związku z tym my mamy również innych klientów, koniecznie związanych z kosmosem, którzy korzystają z jakichś elementów zasobów. I to są spółki, to są klienci różnego typu. Mamy operatora telekomunikacyjnego, mamy jakieś firmy typu software developer, mamy też startup z dziedziny fintechu, czyli tej takiej modnej dziedziny startupów usług finansowych. Pojawiają się kolejni. A jak często polscy przedsiębiorcy korzystają z usług chmurowych? Co raz częściej mówią w tej chwili
Ale podobno jest duża różnica pomiędzy polskimi przedsiębiorcami, a tym, co się dzieje na świecie. To zależy od rodzaju usług. W niektórych dziedzinach wszyscy korzystają z usług chmurowych, nawet o tym nie wiedzą. Tak jak ten pan od Moliera, który mówił prozą. Mianowicie bardzo wiele firm korzysta z poczty elektronicznej na zewnątrz firmy. Bardzo wiele firm korzysta z jakichś form przestrzeni dyskowej na zewnątrz firmy. To wszystko jest chmura, tylko taka dosyć specjalizowana. Natomiast no, jest rzeczywiście duży opór przed wyciągnięciem tego serwera spod biurka, o którym mówił Staszek, i oddania ukochanych swoich danych i systemów w ręce jakichś obcych ludzi. Aczkolwiek ten opór maleje i kiedy patrzy się w kolejne badania, to chyba już w tej chwili między 20-30% przedsiębiorców jest gotowych na wystawienie tego na zewnątrz. Zresztą to powinna być rzecz dosyć naturalna, ponieważ od dłuższego czasu nikt nie produkuje prądu na własne potrzeby, kto kupuje go z gniazda, nikt nie buduje biura. Okej, czasami buduje, ale rzadko generalnie. A nikt nie kupuje cokolwiek, żeby się porozumieć z kimś, kto kupuje usługi telefoniczne. I to zaczyna być podobna rzecz, tylko trochę bardziej skomplikowana. Ale pewnie są też obawy o bezpieczeństwo tych danych. Są oczywiście, natomiast no, to jest też trochę tak, jak się z zamkami w drzwiach. Świat generalnie jest niebezpieczny. Nie ma tych złych ludzi bardzo dużo, ale trochę jest. Więc trzeba o to bezpieczeństwo dbać i na pewnym poziomie my dbamy o to bezpieczeństwo, natomiast no, na pewnym poziomie, czyli my gdzieś tam patrolujemy te ulice, ale na końcu no, trzeba te zamki też w swoje własne drzwi wsadzić. Jest jeszcze jeden czynnik, który bardzo wspiera, czy zachęca przedsiębiorców do korzystania z usług chmurowych. To jest mała dostępność i wysoki koszt specjalistów z branży IT. Po prostu coraz częściej utrzymanie, znaczy 24-godzinne utrzymanie usługi internetowej przy użyciu własnego sprzętu, nawet skolokowanego w jakiejś serwerowni, zaczyna być niezwykle drogie, no bo żeby to zrobić w sposób ludzki i humanitarny, trzeba mieć zespół 3 lub 5 administratorów. I to po prostu w tej chwili bardzo, bardzo drogo kosztuje. Na koniec chciałabym zapytać jeszcze o naszą innowacyjność polskich firm, dlatego że w Hanowerze teraz trwają targi, podczas których Polska pokazuje i promuje swoje innowacyjne, nasze innowacyjne firmy. Jak panu zdaniem ta nasza innowacyjność wypada? I czego nam brakuje? Czy barierą w tym momencie jest jeszcze kapitał, brak kapitału? Bo tak mi się wydaje, że już niekoniecznie to coraz więcej jest właśnie form wsparcia dla przedsiębiorców. A może jednak barierą jest, no nie wiem, może nasz system edukacji, który być może nie produkuje kreatywnych ludzi. Produkuje, ale zapotrzebowanie jest znacznie wyższe niż to, co niż podaż. W związku z tym rzeczywiście fachowcy zaczynają być wąskim gardłem całego systemu. Ale jeśli mówimy o kapitale, to też nie jest tak całkiem różowo. Jeśli się nie istnieje, to tego kapitału takiego otwartego na nowe przedsięwzięcia też nie ma nadmiaru. Jak się już osiągnie pierwsze sukcesy, pokaże się jeden, drugi dobry bilans, no to wtedy jest zdecydowanie lepiej. Ale dostęp do kapitału też na pewno nie jest rzeczą prostą. Natomiast jak już się tę barierę pokona, rzeczywiście pozyskanie dobrych ludzi nie jest rzeczą prostą. No tutaj jesteśmy w globalnej konkurencji, taka jest prawda. Ja jestem absolwentem warszawskiego MIMUW-u, czyli informatyki warszawskiej. Do dziś dnia dostaję taki biuletyn dla absolwentów. I on się roi jest to biuletyn złożony z propozycji rekrutacyjnych większości pochodzących od topowych światowych firm. To jest absolutnie globalny rynek w tej chwili. Natomiast nie jest też najgorzej, dlatego że to, co mamy do zaoferowania, w sensie ciekawych rzeczy do robienia, nowoczesnych rzeczy, takich, które są gdzieś tam na granicy możliwości, to mamy co zaoferować. W związku z tym, jeżeli ktoś chce robić coś ciekawego, nie musi wyjeżdżać do Kalifornii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Krzyżanowski i Stanisław Dałek.
założyciela spółki Cloudfera. Dziękujemy. Dziękujemy. Polskie Radio 24. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolon, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Więc tak, jeden na czterech mężczyzn po 40 ma nietrzymanie moczu. Zwykle zaczyna się od kilku kropel. Jesteś jednym z nich i martwisz się utratą kontroli? Jest coś, co ci pomoże. To coś to Tenamen. Wkładki męskie stworzone specjalnie dla ciebie, kolego. Musisz je tylko kupić i nosić. Zaprojektowane po męsku, żeby dać ci ochronę przed przeciekaniem i nieprzyjemnym zapachem. Wkładki męskie Tenamen. Masz kontrolę. Kup w aptece, sklepie medycznym lub zamów próbkę na tenamen.pl. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. Tak. Nigdy go nie zamienię.